Żeby było cię widać. Tak? Tak, poszło. Witam. Nazywam się Wojciech Rogosz. Jestem artystą plastykiem, grafikiem, fotografikiem. Zajmuję się nietypową formą grafiki warsztatowej, mianowicie algrafią. Algrafia to taka XIX-wieczna technika, która powstała na bazie litografii na końcu XIX wieku, a na początku XX była już najsilniej rozwiniętą techniką graficzną na rynku. Czym jest algrafia, czym jest litografia? To są siostry bliźniaczki. Siostry, które wykonuje się identycznie. Jedynym elementem różniącym obie techniki jest materiał, z którego wykonywana jest matryca graficzna. W algrafii jest to blacha aluminiowa, a w litografii kamień litograficzny. Kamień litograficzny jest bardzo rzadkim materiałem. Występuje tylko w dwóch kopalniach na świecie. Jedna kopalnia znajduje się w Niemczech, druga kopalnia w Polsce na Śląsku. Już pod koniec XIX wieku, było wiadomo, że pokłady kamienia litograficznego są na wykończeniu. Szukano w sposób intensywny zamiennika, który by ten kamień zastąpił. Litografia w XIX wieku była tak popularna, że zastępowała wszelkie formy informacji wizualnej na poziomie ilustracyjnym. Co to oznacza? Litograficznie drukowano ilustracje do książek, do albumów, do publikacji, drukowano nią ilustracje wizualne, takie, które wieszało się w ramkach, na ścianach. I nagle ktoś powiedział, że zabraknie materiałów do ich produkcji. Pojawiła się blacha aluminiowa i okazało się, że zarówno blacha, jak i kamień litograficzny mają te same własności fizyczne, co umożliwia zastosowanie jednego i drugiego w procesie graficznym. Algrafia rozwijała się błyskawicznie. Początek XX wieku to jej najintensywniejszy rozwój. Pierwszą algrafię zanotowano w Niemczech. Wykonał ją Józef Scholz z Moguncji i od tego czasu datuje się rozwój tej techniki. W Polsce w okresie przedwojennym wielkimi mistrzami, którzy działali w algrafii, byli Leon Wyczółkowski, Teodor Aksentowicz, Stanisław Wyspiański. W okresie powojennym następuje powolny spadek zainteresowaniem algrafią i technika zaczyna zanikać, zaczyna być mniej popularna. Ostatnim artystą, który zanotowany jest w annałach sztuki, który wykonywał pracę w technikach algraficznych, był profesor Roman Artymowski z Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych z Wydziału Grafiki. Profesor nie zostawił po sobie następców, aczkolwiek jego asystenci mogli pociągnąć temat, nie chcieli, każdy poszedł swoją stronę artystyczną. Roman Artymowski zamknął rozdział dotyczący algrafii w Polsce. Od tamtej pory na rynku sztuki, jeśli chodzi o algrafię, zapanowała cisza. Algrafia pojawiła się dopiero 30-40 lat później na rynku. Pierwsze algrafie, które trafiły do warszawskiej galerii, były mojego autorstwa. Interesuję się tą techniką od wielu, wielu lat. Udoskonalam ją. Dostosowuję do współczesnej chemii i do współczesnych farb. Receptury zmieniły się bardzo drastycznie. Jednym z paradoksów dotyczących farb jest fakt, że 12 lat temu Unia Europejska wprowadziła przepis obligatoryjny dla wszystkich producentów farb, który nakazywał zastosowanie w produkcji farb oleju roślinnego. Wcześniej wszystkie farby olejne bazowały na oleju mineralnym. Ta zmiana spowodowała, że technika przestała wychodzić. Farby nie kleiły się, tak, i nie dawały pozytywnych efektów. Znowu musiałem wykonać kilka lat doświadczeń, aby przeskoczyć
przez ten próg, przez tą przeszkodę. Moi drodzy, w technice tej używa się farby olejnej, używa się blachy aluminiowej. Na czym to polega? Na blasze aluminiowej wytrawiamy szkic. Wytrawiamy szkic, a następnie w miejsca wytrawione wprowadzamy, aplikujemy farbę olejną. Jest to trudny proces. W teorii wygląda bardzo łatwo, bardzo lekko. W praktyce jest to bariera, która powoduje, że niewielu artystów próbuje się zmierzyć z techniką algrafii. Ja wykorzystuję farby firm takich jak Huber, Sun Chemical czy Charbonnel. Farby Charbonnel znane są w świecie graficznym, w innych technikach. Są to farby markowe, francuskie. Natomiast bez odpowiedniej modyfikacji w algrafii ciężko je zastosować. Odnośnie farb, nie jest to temat bardzo skomplikowany, ale wymaga bardzo dokładnego podejścia, dużo prób i dużo doświadczeń. Papiery. Jakie papiery możemy użyć do... jakie papiery możemy użyć do produkcji graficznej? Wszelkie papiery klasyczne, graficzne. To są papiery firm Hanemille i Fabriano. Można używać papierów, które wykorzystywane są do robienia paszportu. Warunek? Papiery muszą być bezkwasowe. Papiery bezkwasowe to są takie papiery, które nie starzeją się, które nie żółkną, nie niszczą, nie kruszeją. Mają przedłużony żywot w stosunku do papierów innych, kwasowych. Fajny temat, papiery Hanemille. Te papiery bez przeszkód i bez żadnych potknięć produkowane są od 450 lat. 450 lat doświadczeń, jakie mamy techniczne, jak to się w życiu zdarza. Czasami sprzęt zawodzi, zarówno ten, który używamy, jak i ten na linii, niezależny od nas. Postaram się odpowiedzieć na pytania, które dotarły do mnie. Pierwsze pytanie dotarło, jaka tematyka moich prac mnie najbardziej porywa. Nie staram się koncentrować na jednej tematyce. Jedna tematyka by mnie szybko znudziło. Świetnie się poruszam w architekturze, którą zawsze kochałem i lubiłem, ale także fajne robię architektury z pejzażem i pejzaż. Jak mam ochotę na kwiaty, to rozwijam swoją kolekcję kwiatów, swój ogród kwiatowy, a jak portrety, to robię też i portret. W mojej galerii na ulicy Ostrobramskiej w Warszawie, w centrum handlowym Promenada, można zobaczyć wiele, wiele prac w różnych tematykach, w różnych formach, kolorystykach. I dbam o to, aby w mojej kolekcji prac była duża różnorodność. Lubię wszystkie swoje prace, lubię wszystkie tematy. Nie mam ulubionych, takich wyjątkowo ulubionych. Pewne prace mi wychodzą szybciej, pewne wolniej, ale to jest chyba naturalna kolej rzeczy. Drugie pytanie dotyczyło sposobu wykonywania matryc graficznych, czyli blach. Blach się nie wypala, blachy się wytrawia. Jest to chemiczny proces, który powoduje, że obraz zaznaczany na płycie metalowej w miejscach obrazu przykleja farbę olejną, a w miejscach, gdzie tej farby nie ma, ta farba się nie przykleja. Farbę na płytę metalową aplikujemy wałkiem. To nie jest aplikacja taka jak przy malarstwie sztalugowym, pędzlem czy szpachelką. Tutaj używamy wałków, szerokich wałków i traktujemy płytę równo, tak jakbyśmy malowali ścianę. Aktywacja punktów, miejsc na płycie aluminiowej
odpowiednia powoduje, że ta farba albo się przykleja do miejsc wytrawionych, do szkicu, tworząc ten szkic, albo nie. Następny etap po nałożeniu farby to jest przyłożenie papieru, położenie całości na stole prasy graficznej. Prasa graficzna jest następnym narzędziem podstawowym, który używamy w pracowni graficznej. Na tej prasie odbijamy. Są dwa rodzaje pras. W grafice używa się pras do druku płaskiego, do odbijania płaskiego. To są prasy litograficzne i algraficzne. Algrafie też na tych prasach się odbijało, odbija. Natomiast ja stosuję inny rodzaj prasy. Stosuję prasę do druku wklęsłodrukowego. Prasę o bardzo silnym nacisku. Nacisk dochodzi tutaj do 20 ton na 1 cm kwadratowy. Lepiej palca w taką prasę nie wkładać. Powiem jeszcze taką krótką historię papieru. Papier wynaleziony został oficjalnie w Chinach. Źródła historyczne podają, że w pierwszym stuleciu naszej ery jeden z cesarzy chińskich nagrodził wynalazcę papieru stanowiskiem ministerialnym i odtąd uważa się, że ten papier na rynku świata się pojawił. Dzisiejsze badania już pokazują, że ten papier pojawiał się kilka stuleci przed Chrystusem. W Chinach także, dużo wcześniej niż w tym pierwszym stuleciu. A ciekawostką jest także to, że ta technologia była na tyle pilnie strzeżona, że do Europy dotarła dopiero w XI wieku, 1000 lat po wynalezieniu oficjalnym. A w Polsce? W Polsce pierwsza wytwórnia papieru powstała na przełomie XV-XVI wieku pod Krakowem. I tam powstały pierwsze dzieła. Pierwszym takim dziełem zarejestrowanym w historii, nie wiem jak było naprawdę, nie wiemy czy to jest fakt, że to jest pierwsze dzieło, ale była to Bogurodzica, czyli pieśń, która była śpiewana na polach Grunwaldu. Moi drodzy, powiedziałem w skrócie o algrafii, powiem teraz o tym, co będzie w następnych live'ach i filmach, które będziemy prezentować na YouTubie i Facebooku. Na tych filmach będziemy rejestrować i pokazywać proces powstawania obrazu. Pokażę, jak wygląda pracownia, jak wyglądają urządzenia i jak powstaje obraz graficzny. Małe pytanie z Facebooka, zaraz do niego dojdę. Filmy będą pokazywały cały proces powstawania obrazu, powstawania algrafii, konkretnej algrafii. Od momentu wykonania matrycy graficznej, preparowania papieru, przygotowania papieru do druku, do odbijania, procesu przygotowania farby, sam proces odbijania na prasie graficznej, suszenie takiej odbitki, a następnie zaproszę wszystkich do galerii sztuki mojej autorskiej, w której pokażę, co z tym obrazem można zrobić, jak on się zmieni, kiedy dostanie suknię w postaci paszportu i ramy. Pokażę też, jak ten sam obraz wygląda w różnych oprawach, w różnych paszportu i w różnych ramach. Jak oprawa decyduje o wizerunku obrazu, jak go zmienia, jak tworzy jego nowy klimat i charakter. Serdecznie zapraszam do oglądania tych filmów. Serdecznie zapraszam do następnego live'u, który odbędzie się za 3 tygodnie, w którym będę wprowadzał w tajniki samego powstawania obrazu i myślę, że fajnie by było, gdybyście pozadawali trochę pytań, na które udzielę odpowiedzi. Na sam koniec powiem, że niewielu jest specjalistów w dziedzinie algrafii. Ja mam taki status, może nie do końca prawdziwy, że jestem jedynym artystą w Polsce. Kiedyś firmy zamawiając u mnie prace musiały zweryfikować rynek.
nie znalazły nikogo, nie znalazły żadnej galerii, która oferowała algrafię poza moimi. I tym sposobem otrzymałem status jedynego w Polsce. Dzisiaj wiem w internecie, że pojawiają się artyści, którzy w algrafii robią jakieś prace, sporadycznie, może nie ciągle, nie masowo, nie na dużą skalę, ale to oznacza, że są już ludzie, którzy tą technikę zaczynają opanowywać. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do następnych programów.